I find it absolutely fascinating that we were able to find here today two people who are defined as deaf. I understand that you both define yourself as deaf, and yet you have two very different stories or experiences with being deaf. Bartosz, you said that with some members of your family, you communicate using Polish as a sound language. Could we maybe try to explain that for some of our viewers who might not be familiar with this? So does this mean that you do have some level of hearing thanks to the implant? Could you perhaps briefly tell us how this implant as a device works and what role it has in your life? Dobrze. Urodziłem się głuchy i miałem naprawdę głęboki ubytek słuchu. Miałem tylko tak zwane resztki słuchowe. Dostałem aparaty. Wcześniej były takie stare aparaty, że nosiło się na piersi takie pudełeczko i słuchanie w tym było bardzo trudne. A, E, I, O, U, samogłoski można było jeszcze zrozumieć, ale S, K, T, to kompletnie nie można było tego usłyszeć. Mama mnie rehabilitowała, uczyła mnie słuchania dźwięków metodą oralną. Po prostu czytania z ruchu ust, dlatego że te dźwięki nie dochodziły do mnie tak naprawdę. A różnica między aparatami i implantami jest taka, że aparaty wykorzystywały jakby te moje resztki słuchowe, a implant obchodzi tę drogę prosto do tego ślimaka, od tego ślimaka. Więc jakby tutaj łączy się to bezpośrednio technologia, a nie jakby te moje resztki słuchu, bo aparaty nie za bardzo mi pomagały. I jak komunikowałem się z kimś, tak naprawdę ja się skupiałem tylko dzięki swojej uwadze, dzięki swojemu wzrokowi na tym, co ja widzę i jak czytam z ust. A dzięki temu, że mam ten implant, no to wtedy słyszę więcej. I byłem naprawdę zaskoczony na początku, że tych dźwięków jest naprawdę więcej. Problem jest taki, że ja tych dźwięków wtedy nie rozumiałem, ja ich nie znałem. Ja nie wiedziałem, co to jest, bo nie słyszałem tego wcześniej. Więc w wieku 21 lat, jak właśnie ten implant dostałem, to ja jeszcze kontaktowałem się wtedy na przykład z mamą i pytałem, co to jest, co to jest za dźwięk. I ona mówiła na przykład, że tam w pokoju obok to ktoś myje, jest prysznic, woda leci. I to była naprawdę bardzo duża różnica. Ale czy to jest takie wspaniałe, że ten implant jest, jakby działa jakieś cuda? Niekoniecznie. Wcześniej to był dla mnie taki spokój, cisza, a później bardzo mocne przebodźcowanie tymi dźwiękami i bardzo trudno się przyzwyczaić do tego implantu. Potrzeba dużo czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. Na początku to tylko kilka godzin dziennie, maksymalnie 8 godzin i już musiałem zdejmować. Teraz po 8 godzinach pracy już zdejmuję implant i dopiero kiedy jest mi potrzebny, zakładam, rozmawiam z kimś na przykład przez godzinę, zdejmuję i odkładam, bo naprawdę w życiu codziennym ja nie potrzebuję implantu. Ja traktuję implant jako takie swoje wsparcie, a nie jako leczenie, nie jako takie narzędzie jak okulary, że jak potrzebuję, no to wtedy korzystam, nie potrzebuję, zdejmuję. Więc jeżeli chodzi o różnicę między aparatami i implantami, to jest różnica techniczna. No ale żeby, bo druga sprawa jest taka, że żeby słyszeć, to faktycznie trzeba się nauczyć tych dźwięków. W okresie koronawirusa, jak przestaliśmy chodzić do pracy, wszystko było zamknięte, była praca zdalna w domu przez kamerę, no to miałem taki problem, że nie potrafiłem rozmawiać online przez kamerę. Bo słyszałem dźwięki, ale one były inne. I nie do końca je rozumiałem. Dopiero później pomału znowu to były ćwiczenia, też miałam aplikację w telefonie, która też wyświetlała napisy, kupiłam najlepsze słuchawki, żeby móc jakby śledzić ten dźwięk. Też pętle, korzystałam też z pętli i dzięki tym ćwiczeniom mogłem tak się jakby rozwinąć w tym polu, ale no to nie jest taki do końca mój przyswojony na 100% sposób komunikacji.